I witajcie po raz kolejny. Dziś kolejna wyprawa, tym razem jadę na miejsce, właściwie na takie fajne pola, gdzie też kiedyś wychodziły fajne znajdki. Tu jeszcze chcę wam pokazać, był kiedyś stary młyn. Również tutaj w tym domu kiedyś straszyło, ale to może jak tam podjadę bliżej, to opowiem na miejscu wszystko co i jak. No i tak, już jesteśmy na miejscu. Tutaj właściwie stał młyn. Tutaj też mamy jakieś budyneczki i tutaj po II wojnie światowej saperzy wywieźli kilkanaście pocisków do Katiuszy. Piwnice są tam dalej, tam teraz może nie będę wchodził. Były po prostu schowane tutaj w tych piwnicach. Znajomy tutaj leśniczy znalazł mapnik niemiecki, tylko że bez mapy w środku. Wiecie, jak oficerowie nosili przy pasie takie mapniki, w których mieli mapy sztabowe czy tam polowe. Polowe chyba, tak mi się wydaje. Tylko że właśnie on znalazł pusty taki mapnik. No i tutaj saperzy powywozili te pociski. A czy coś tam jeszcze jest? Nie wiadomo, tego wam nie powiem. Tutaj kiedyś kopaliśmy na polach, ale wychodziły praktycznie same monety z PRL-u. Byłem przed chwilą u znajomego leśniczego, mieszka w tamtym domu. W tej chwili po prostu nie może rozmawiać, ale jak dojdzie do siebie, to nakręcimy jego po prostu historię tego domu. A ten dom, który tutaj teraz widzicie, został chyba postawiony w 1924 roku, a jeszcze przedtem był dom, który stał od 1800 któregoś tam roku. Ale to wszystko mówi, będzie opowiadał na spokojnie. O, tam teraz nie będę wchodził, bo są chaszcze za bardzo. W każdym razie tutaj też kopaliśmy. Tu kiedyś był taki staw. Tam wychodziło kilka łusek mauzerowskich. Tam dalej mamy hutę szkła. Jak właśnie słyszycie, szkło takie jest wysypywane, o. To jest huta szkła. O, teraz może dobrze było słychać. Cały czas tam pracuje fabryka. O, teraz fajnie słychać. I tam też podczas II wojny światowej pracowali jeńcy z różnych krajów. Znajomy kiedyś kopał tam w ogóle w lasach, właśnie tam się za chwilę udam z wykrywaczem i znalazł jakieś nieśmiertelniki, jakieś łyżki stare, tylko że te nieśmiertelniki one nie miały w ogóle bić, to jest w ogóle ciekawe czemu tak żadnych bić na nich nie było. Tu na pole niestety nie wejdę, bo coś rośnie, no szkoda. Może teraz wam przejdę tutaj pokazać, a jeszcze chwilę mam czasu, to tutaj coś wam nakameruję, sobie może wezmę rower. Tutaj właściwie zaczynaliśmy naszą przygodę z ASG, z paintballem, ale głównie graliśmy w ASG, karabiny na kulki elektryczne. Tu się strzelało dzień w dzień, słuchajcie. A tutaj mówią, że tu straszy, ale to może później powiem. To już ten dom, ten dom jest rozbierany. Jest tak wszystko zniszczone tutaj. Tutaj też coś było. Jakiś budyneczek. Tutaj jak słuchajcie, graliśmy kiedyś w ASG. No to wiadomo, repliki przypominające broń. Miałem kiedyś kałacha. Inni mieli snajperki i tak dalej. Shotguny nawet tutaj były. Policja kilka razy tu przejeżdżała. A za pierwszym razem jak przyjechali, to słuchajcie, bo wszyscy byli wystraszeni, a człowiek był młody. Słuchajcie, ja akurat siedziałem gdzieś tam w krzakach po drugiej stronie rowu z kałachem. Patrzę, podjechała policja, a policjantka i policjant właściwie. To słuchajcie, tutaj akurat widziałem z tamtej strony, to słuchajcie, koledzy skakali z okien, słuchajcie, ze strachu. Tą broń nawet zostawiali i skakali po prostu, no to jest pierwsze piętro. No nie wiem, tu się człowiek jakoś tak dziwnie czuje.
Nie, jednak wolę stąd wyjść. Nie wiem czemu, ale też leśniczy mówił przed chwilą, że straszy, że coś jest na rzeczy. A jaka jest historia, zaraz wam powiem. Ja się oddalę. No więc tak, bo tutaj znaleźli wiadomo te katiusze, pociski do katiuszy. Ale cóż tu takiego się stało, że tu straszy, ponieważ no wiadomo, że tu już front się zbliżał coraz bardziej. Niemcy się już wycofywali akurat z tą drogą, to czołgi, słuchajcie, czołgi, piechota, wszystko jechało tędy, jechało tam przez lasy, bo najlepiej było się przemieszczać lasami. Już Niemcy uciekli, to Ruscy wkroczyli do tej miejscowości. No i wiadomo, Ruski się nie pierdzielił, tylko mówił od razu, dawaj wódkę, bo cię ubiję jak sobaku. Gospodarz musiał dać, czy miał tutaj świnie, czy krowę musiał dać. Chłopy były głodne, to niestety trzeba było dać, a jedno to kula w łeb. No z tego co mi tu leśniczy opowiadał, to młynarz nie chciał dać tutaj nic, ani żadnej krowy, ani żadnego mięsa, po prostu został zastrzelony na miejscu. Przez to tak się wzięło, że tutaj straszy w tym miejscu, że tu jego dusza gdzieś jeszcze błądzi. No to możecie się śmiać, słuchajcie, no ja w to wierzę, bo też tu kiedyś coś nas tutaj wystraszyło. Ja wam powiem nawet, w którym dokładnie miejscu to było. Bo akurat wracaliśmy, z trzech nas było, wracaliśmy. A ćwiczyliśmy po prostu w lesie akrobatykę, bo tam był taki fajny dół do skakania. I ćwiczyliśmy sobie salta i tak dalej. Myśmy akurat wracali tą drogą tutaj. W trzech. I słuchajcie, w pewnym momencie tutaj was teraz nie to, że was okłamuję czy coś takiego. Bo tu jeszcze lampy się świeciły wtedy. Już był wieczór. Słuchajcie, jak jest ten, nie wiem, ten znak. Nagle słuchajcie kroki. I to dokładnie, to było wszystko oświetlone, to było wszystko widać, co się dzieje. Słuchajcie, kroki od tego momentu i podchodzą do nas. Było nas trzech. Ja z kumplem, słuchajcie, od razu petarda, rura w drogę. Może przebiegliśmy jakieś 20 metrów. Stoimy, patrzymy, kumpel za nami idzie normalnie, co się dzieje. Mówi, co wy odpierdzielacie, jak wie, co wy uciekacie, nie? On tych kroków nie słyszał. Ale tak patrzymy, stoimy, faktycznie nikogo nie ma, no co jest grane? No i wtedy nas coś tutaj faktycznie wystraszyło. Później się dowiedziałem, że tutaj straszy, że tutaj jakiegoś gościa zabili, no a później tak człowiek się zaczął bardziej historią interesować, to okazało się jednak, że tutaj Ruscy kogoś zamordowali, po prostu właściciela tego młyna. No a w tej chwili to już jest ruina. Także mówię, no tutaj graliśmy w ASG, to chłopaki z tego okna skakali na ziemię, uciekali do lasu ze strachu, po prostu broń zostawiali, bo się bali. Ale później jak już przyjeżdżała policja, to już normalnie było wszystko. Normalnie z nami rozmawiali. Raz przyjechali, słuchajcie, tu było 30 chłopa grało. To była ekipa z Olesna. Też przyjechała do nas się strzelać. No także było 15 na 15, to słuchajcie, wszędzie byli ludzie. Słuchajcie, policja przyjechała busem, a ktoś zadzwonił, że tu się strzelają. Ja nie pamiętam, gdzie ja byłem. Chyba za tym wzniesieniem, za tą górką tam. Patrzę, jedzie bus. Słuchajcie, policjantka wyskoczyła. Słuchajcie, ona już chciała chwytać za broń, bo nie wiedziała, co się dzieje. Słuchajcie, tutaj wszędzie wychodzą ludzie w moro, z karabiny. No kałachy, no to wygląda jak prawdziwy. Snajperki jakieś. Ale tam chłopaki im powiedzieli, że nie, że to jest tylko, że tylko sobie tak gramy, ćwiczymy. Jeszcze wam coś miałem pokazać. Bunkier tak zwany. A to za chwileczkę. My na to mówiliśmy bunkier. Właśnie o tym zapomniałem. Słuchajcie, no to policjanci się no śmiali, bo z każdej strony wychodzili żołnierze. Najlepiej się śmiali jak z tamtej strony, bo tam jest taka rzeczka. Słuchajcie, tam bo taki scenariusz wymyśliliśmy, że muszą się pontonem przedostać przez taką rzeczkę. Tam by się woda po kolana, to jak człowiek by chciał, to by przeszedł na kolana. Po prostu tego po kolana sama woda. No słuchajcie, my tu wszyscy stoimy, patrzymy, a tam trzech ciśnie z pontonem przez tą górę przychodzą. No było wtedy śmiechu, kupę. Karabiny na plecach, ponton ze sobą mieli. No, także no była kupa śmiechu. Tutaj jeszcze jest tak zwany bunkier.
tak to nazywaliśmy. Aczkolwiek to było. No i tutaj słuchajcie, niestety, ale nie wiem co się stało. Okazało się później, bo teraz właśnie akurat zgrywam ten film i patrzę, że nie zgrało mi dalsze części tego co ja mówię na temat tego tutaj tak zwanego bunkra. Nie wiem co się stało, słuchajcie, nie wiem czy się aparat psuje, czy są tam jakieś inne, jakieś coś tam po prostu działa, że coś po prostu się dzieje niedobrego w tym miejscu. W każdym razie tak, ja mam z aparatem taki problem. Ja mam taki problem z aparatem, ponieważ wsadzam, jak już się jedna karta nagra, nawet może nie do końca, ale pisze już, że nie może zarejestrować dalej obrazu czy filmu. Teraz tak wsadziłem, słuchajcie, drugą kartę i ta druga karta też niby jest nowa, ma tam pojemności 32 giga, ale nagrywa tak, słuchajcie, 5-10 sekund i dalej mi pisze, że nie można zgrać film. No nie wiem co się dzieje, karta nowa 32 giga, a jednak nie zapisuje. Jeszcze tu wracając do tego tak zwanego bunkra, bunkrem to raczej nie było. Mi się wydaje, że mogło to być jak piwniczka po prostu, gdzie trzymano kiedyś konfitury lub jakieś inne przetwory. Ewentualnie mógł to być jakiś schron przeciwlotniczy, w którym się ukrywali mieszkańcy tego młyna na przykład, ponieważ ten rejon też był narażony na bombardowania. No i dobrze, wróćmy do filmu. No i tu mi jeszcze leśniczy opowiadał, jak te całe wojska niemieckie się Wehrmachtu wycofywały, to niepotrzebną broń czy jakiś niepotrzebny sprzęt po prostu rzucali z mostu do wody. No wiadomo, że tu już jest wszystko wyzbierane, aczkolwiek może by tam coś się jeszcze w tym mule znalazło. Może kiedyś. Tereny są, jak widzicie, takie nawet. Dobra, jedziemy dalej. Ten leśniczy mi opowiadał, że tutaj co chwilę po prostu jak szedł front, to tyle broni leżało tutaj po rowach, że masakra. No ja zaraz będę na miejscu, tu są takie łąki zaraz, gdzie kiedyś też fajne fanty wychodziły. Nie wiem jak to będzie dzisiaj, ale spróbować można. Lepiej to jak siedzieć w domu. Ale jeszcze gadałem z leśniczym o młynie, gdzie ostatnio byłem. Mówię, że już tam byłem, że już tam kilka monetek wyszło fajnych. Ale jeszcze mówi, że jeszcze jest jeszcze jedno ciekawsze miejsce. Mi pokażę, ale to na spokojnie, bo dzisiaj nie jest w stanie. Wiadomo o co chodzi. Dobrze, na chwilę wyłączę. Jesteśmy na miejscu. Fajna polana. Tutaj jakbyście się cofnęli do czasu II wojny światowej, właściwie końcówki, już to by się tylko widzieli, jak tutaj niemieckie wojska się wycofują. Czołgi, piechota. To musiał być widok wtedy. Ale dobra, wracajmy do wykopków. Znajomy kiedyś znalazł guzik, ale to było tam bardziej na skraju lasu, tam po lewej stronie. Pierwszowojenny, to też jest w ogóle ciekawe. I tu jakieś łyżki wychodziły, stare jakieś widelce. No, czy coś tutaj jeszcze wyjdzie, no. Trochę mam tego terenu do przeszukania. Ja tak jeszcze myślę, żeby uderzyć tutaj w ten lasek tam. To też tak fajnie wygląda, ciekawie. Dobrze, ja już nie przedłużam. I jak coś będzie, to najwyżej włączę kamerkę. Właśnie pierwszy sygnał, pół godziny chodziłem i nic, ale w końcu jest nawet ciekawy sygnał. Sygnał nam tutaj pokazuje ptap, troszkę nikiel, rings, coins. O! Widzicie, to po prostu, ale ciężko go łapie, gdzie to było. A nawet nie. Ale dobrze, to ja może będę kopał. To szkoda czasu. No ja liczę na monetkę. Jestem bardzo daleko od wiosek.
złapie, ale słabo. Może być jakiś śmieć nawet. Oby nie. Ach, kamerkę źle ustawiłem. Nie wiem, czy to widać, tą saperkę. Gdzie to jest? Tutaj chyba, tu. Hoppa! Cyk, już jest. O, może będzie coś. Jakaś monetka w końcu. Mówię, pierwszy sygnał to wam pokażę. Czy wyszło, czy nie wyszło. O, wyszło, czy nie wyszło. Chyba wyszło. Czyli musi być tutaj, w tym. Nie ma innej możliwości. O, co jest? Ha. Musiał wyjść gdzieś. Tylko gdzie? No coś pipczało przed chwilą, saperkę złapało chyba. Tu coś jest. To? O, piszczało coś. Co jest? No gdzie to jest? Ale jaja. Fanty uciekają. Coś będzie ciekawszego. Pokażę już. Chyba wyszło. Chyba wyszło. Tu? Jest w tym. Słuchajcie, coś jest. Coraz bliżej. W tym. O. I co będzie? No ja liczę na monetkę, słuchajcie. Mam nadzieję, że będzie. O nie, jest łuska. Wystrzelona. Pepesza? Mogę się mylić. Albo parabelum niemiecki. P20. Pepesza? Nie wiem, ktoś może się będzie znał bardziej. Jest troszeczkę ułamana. Wyszczelona jest na pewno. Bicia 7. 35, czyli chyba 35 rok i następne bicie P28 i jest gwiazdeczka taka jakby rosyjska, może być pepesza, tak mi się wydaje, może ktoś się będzie lepiej znał, czyli dobry znak, coś wychodzi. Dobra, no to jest motywacja, żeby kopać jak najbardziej. Drugi sygnał obok tego, dobrze zasypana, tam była jedna łuska, tutaj może być następna, tak mi się wydaje. O, sygnał ładny. Mocno bije. Jak nawet powiedział na monetkę. A czy będzie, to się zaraz okaże. O. Co? Tam też jest. No i co? Nie ma. Aj, 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 to jest.
Nie ma tu nic. Dobra, bo być może jest pod ziemią i tu jest więcej sygnałów. Nie ma, no to co jest grane? Gdzie to jest? To powinno wyjść na rzecz. Dobra, jest. W tej bryłce. Łuska. O. Czyli ktoś strzelał, słuchajcie. O kurde, co jest? Z tego miejsca też wystrzelona. Również. A czy jest to pepesza? Ruska? Albo parabelum? Bicia. 35, tak samo jak tam. 7. Myślę, że to jest parabelum niemiecki. Ale mogę się mylić. No ale coś jest, słuchajcie. Tutaj coś się działo. Być może jak tutaj się... Ciekawe. Czyli miejsce jest, no, na razie tutaj nie kopane. A czy coś jeszcze będzie? Nie. Czysto. Ale tak czy siak trzeba sprawdzić to. Ktoś tutaj strzelał. Dobra, zostajemy tu do końca dzisiaj. Słuchajcie, już kolejny, trzeci sygnał. Coś się tutaj musiało dziać. Tam była jedna łuska, tam druga, tu może być trzecia. No ja dalej liczę na monetkę. No coś innego. Głęboko. Tak samo przeskakuje. Też pytanie, bo jeżeli to jest niemieckie, to na razie tak sobie tutaj mogli chłopaki strzelać. A jeżeli to jest pepeszy, to mogli na przykład widzieć, że Niemcy się wycofują i ich tam obstrzeliwać. Dobra. Sprawdźmy to. Coś tutaj może być w tej ziemi. Wyszło czy nie wyszło? Wyszło. Jest, słuchajcie, jest coś. Coś mamy. Mam to w ręce. Albo tylko to nie była łuska, bo już mam dosyć tych łusek. Liczę na monetkę, no. O nie, znowu. Znowu łuska. O, ta jest zniszczona bardzo. Ale jest. No to tak wygląda na parabelum niemiecki. Ten mały taki pistolecik, co oficerowie mieli. Mogę się też mylić. No to już trzecia. Wystrzelona. Ktoś tutaj strzela. Dobra, szukajmy dalej. To już, słuchajcie, czwarta dziura. Ten sam sygnał, już wiadomo co będzie. Także nie ma co się łudzić. Ale sprawdzić trzeba. O, czwarta łuska. Następna. I tak, dobrze i jest źle, no bo ile z tych łusek można wyciągać? Szukajmy dalej. Nadal nic, ale przynajmniej, słuchajcie, jest teren czysty. Na razie no, nie ma tak zbyt dużo śmieci. Na szczęście jest, tak można powiedzieć, w miarę czysto. A co tu jeszcze chciałem wam powiedzieć, jak wam ten leśniczy właśnie opowiadał. Jakbyście się cofnęli w czasy II wojny światowej, tam dalej za tą górką jest, o, tam dalej jeszcze jest śluza. I jakbyście tu na przykład stali
mówię, w tym okresie II wojny światowej, to by się widzieli takie wielkie balony unoszące się na niebie, bo tam jest to jakby taka tama i po prostu takie, one się nazywały Hindenburgi czy coś takiego, te balony chyba, mogę się mylić, one się tak unosiły wysoko i do nich była taka przywiązana, no, właściwie one były przywiązane do tego mostu na takiej linii stalowej i po prostu, bo tutaj też były bombardowania właśnie tej huty szkła. O, bażancik sobie tam idzie. Huty szkła. I gdyby samoloty też chciały bombardować tamę, to no, taki samolot jakby wpadł w taką linę, to niestety to byłoby po nim. I to również ten leśniczy mi opowiadał dalej z miejscowości. W tej miejscowości było kilka artylerii, tylko że te artylerie były wytaczane, słuchajcie, one nie były. Tu też były stanowiska, gdzie one stały niedaleko śluzy, ale też jak jest miejscowość, oczywiście też nie mogę wam powiedzieć wszystkiego, ale w każdym razie było kilka artylerii wytaczanych ze stodoły. One na chwilę wyjeżdżały, oddawały strzał i się chowały z powrotem, żeby po prostu utrudnić namierzanie w razie czego. Z tego co też mi opowiadał ten leśniczy, to oczywiście te załogi musiały być karmione przez mieszkańców, no niestety, bo gdyby tak się nie stało, to niestety marny byłby ich los. Także to te załogi były karmione przez mieszkańców. Dobrze, tutaj dalej sobie poszukam. Więcej chcę podejść w tamto miejsce, gdzie kolega kiedyś znalazł guzik pierwszowojenny z kawałkiem munduru. No tutaj, z tego co widzę, że tutaj coś się musiało dziać sporo, skoro jeszcze jakieś fanty wychodzą. Dobrze, szukajmy dalej. Mam tu taki jakiś dziwny sygnał, bo też mi wszystko pokazywało, ale coś mi skrzypi tutaj. Bagnet to nie jest, myślałem, że bagnet. Chociażbym się mógł zdziwić nawet. O, trzeba uważać. Słuchajcie, uważaj, bo nie wiem co to jest. Coś bardzo cholera dużego. Nie, to nie jest nic niebezpiecznego. Ale nie wiem co to jest. Może to być od ciągnika. Jakiegoś tutaj. A, skrzypi. Skrzypi to dobrze. Kawał metalu. Opa. Zastanawiałem, kopać czy nie kopać. Biło na metal. Dobra, wyszło już czy nie? Jakiś kawał. Ja pierdziele, co to jest? Opa. Czekajcie, bo to jest coś chyba. Kurde, co to jest? No, szpierunie jeden. Ja pierdzielę. Trzymaj go. Nie, ja już mam to. Jest, dobra. Cóż my tu mamy? Coś rolniczego chyba. Nie wiem co to jest. Ma jakieś. Nie wiem, nie mam pojęcia. Cóż to może być takiego? Co to jest? Z czego to jest? Od czego to jest? Wam nie powiem. Dobra. No i tak, słuchajcie, już miałem właściwie kończyć już. Zmierzam już pomału do domu, ale jeszcze mi wyszła, słuchajcie, monetka. Czekajcie, bo mi coś przerywa te filmy, nie mogę nagrywać, nie wiem czemu. Co jest grane w ogóle? Że nie może zarejestrować pliku, ale dlaczego? Nie chcę mi pliku zapisywać. Jest to monetka 1 Pfennig, 1924 rok. Także jakiś fant w końcu wyszedł. Nic, trzeba szukać dalej.
Kurde, mało czasu mam. Jeszcze mi jakieś pół godziny zostało. No, także to była ta jedyna monetka, którą trafiłem tam na łące. No, nie miałem już za bardzo wiele czasu, żeby kopać, ale i tak cieszę, że przynajmniej w końcu coś, słuchajcie, coś wreszcie wyszło. No. Jest to jeden Feniks 1924 roku. Jeszcze dam na drugą stronę tę monetkę. No, jak widzimy, jest trochę zniszczona, ale jeszcze idzie w miarę się doczytać, co to jest, że jest to jeden Fenik. No i w sumie, słuchajcie, to by było w sumie wszystko. Nie wiem tylko, co się dzieje z tym aparatem, że po prostu nie chce mi nagrywać. Mimo że zmieniam kartę na drugą, to i tak nie chce się nic zapisywać. Nie wiem, o co chodzi, co się dzieje. No szkoda, bo te filmy byłyby dłuższe. No tak, no nie wiem, co się dzieje, słuchajcie, naprawdę. Chyba mi, że aparat całkowicie wysiada, ale jest to niemożliwe po prostu, żeby jedna karta się zapisała, wsadzam drugą, a na drugiej tylko 5-10 sekund i zaczyna się aparat. Nie wiem, o co chodzi. Chyba mi, że całkowicie ten aparat wysiada. No ale cóż, no. No w sumie to byłoby tyle, już nie chcę przedłużać, bo i tak pewnie nikt do końca tego nie ogląda, rzadko kto. Ale w tej chwili się z wami żegnam i do zobaczenia. Trzymajcie się.